pięknie stąd widać całą Jerozolimę i tutaj właśnie postanowiliśmy zacząć nasze rekolekcje adwentowe o kobietach Starego Testamentu, które zapowiadają Maryję, ale także noszą jakieś znamiona Kościoła. No tak, rekolekcja o kobietach, bo kochamy kobiety, podziwiamy kobiety, no i chcemy się od kobiet uczyć nie tylko pobożności, ale przede wszystkim takiego pełnego, otwartego wsłuchania w głos Pana Boga i naśladowania. A jesteśmy w tym miejscu, w którym właśnie stoimy, dlatego że za nami Bazylika Grobu Bożego, czyli miejsce, w którym Pan Jezus został ukrzyżowany. Ukrzyżowany, jak podaje tradycja chrześcijańska, dokładnie na tej samej skale, pod którą pochowany został Adam. Domyślamy się, że skoro pierwszy człowiek, Adam, został pochowany w tym miejscu, no to jest to także miejsce pochówku pierwszej kobiety, Ewy. I chcemy dziś spojrzeć właśnie na nią, spojrzeć na tę, która została dana mężczyźnie jako pomoc, a właściwie stworzona z tego życia, które on chronił w sobie, z jego żebra, jakby z bliskości jego serca. Tak, i Księga Rodzaju opowiada nam o kobiecie absolutnie cudownej, która jest wielkim darem dla ludzkości. Wszyscy gdzieś tam nosimy w sobie cząstkę tej Ewy, ale jest to też kobieta, której nie do końca wszystko wyszło, prawda? I kobieta, którą pokonało w jakiejś przestrzeni życie, ale w cudowny sposób przychodzi Matka Najświętsza, która to naprawia, którą widzimy w Kościele jako nową Ewę. No tak, bo Ewa przez swoje nieposłuszeństwo zniszczyła historię miłości między Bogiem a człowiekiem, a Maryja tą historię dzięki swojej wierze odbudowała. Ale jest jeszcze jedno podobieństwo między Ewą a Maryją. Otóż Księga Rodzaju podaje, że Ewa była dla Adama Ezer, pomocą. A potem Stary Testament używa tego hebrajskiego słowa Ezer za każdym razem, kiedy mówi o Bogu. To Bóg jest pomocą człowieka, Ezer. Więc między Ewą Ezer a Bogiem Ezer, pomocą, jest jakieś gigantyczne podobieństwo. Człowiek dostaje Ewę, dostaje kobietę, każdą kobietę, wszystkie kobiety historii ludzkości, a wreszcie dostaje Miriam, Maryję, jako pomoc na podobieństwo samego Boga. Tak, i myślę, że bardzo mocno na początku tej naszej rekolekcji wybrzmiewa w Ewie tajemnica macierzyństwa. Tajemnica macierzyństwa Ewy i tajemnica macierzyństwa Maryi. Także Maryi, której macierzyństwo obejmuje Kościół. Jest Matką Kościoła, nie tylko Matką Zbawiciela, ale Matką Kościoła, nas wszystkich. Tak samo Ewa jest w jakimś sensie Matką nas wszystkich. I ten dar macierzyństwa, który Bóg daje ludzkości, jest tym, który nie tylko pozwala nam przetrwać w kolejnych pokoleniach, tak? Ale z macierzyństwem związane jest to bezpieczeństwo, w którym możemy wzrastać. Z macierzyństwem jest związana ogromna miłość, z macierzyństwem jest związana opiekuńczość czy opieka. Przekazywanie wiary. Przekazywanie wiary. Z macierzyństwem jest związane wszystko, co budzi w nas no, najgłębsze uczucia i nieraz roni łzy. I nieraz mówimy nawet o takich sytuacjach, w których dzieci potrafią być gdzieś bardzo daleko od swojej mamy, już nawet być bardzo dorośli. A mamy potrafią odczuwać na przykład grożące im niebezpieczeństwo, czy cieszyć się ich szczęściem. I to jest coś, jakiś wielki dar, można powiedzieć, nadprzyrodzony, którego nie jesteśmy w stanie po ludzku zrozumieć. I to macierzyństwo bardzo mocno jest w Ewie, to macierzyństwo bardzo mocno jest w Maryi, która też jest Matką Kościoła, a przez to nas wszystkich. No i nie unikniemy też wspomnienia tego momentu, tak szalenie istotnego, który się tutaj właśnie wydarzył. Kiedy stojąc pod krzyżem, Maryja usłyszała słowa z ust Jezusa, które wypowiedział do Jana: oto matka twoja, a do Maryi oto syn twój. I tak przekazał nas wszystkich Maryi. No właśnie, bo to bardzo upodabnia Ewę do Maryi. To znaczy to doświadczenie cierpienia związanego z utratą syna. Tak jak Maryja traci syna na Golgocie, on umiera na jej oczach, dokładnie tak samo Ewa przecież traci swojego ukochanego syna Abla.
ona wychodzi z raju z doświadczeniem tego, jak piękny, dobry jest świat, jak piękny, dobry jest człowiek i jego historia, i odkrywa dramat morderstwa, dramat utraty życia. Abel traci życie z ręki swojego brata Kaina, tak jak Jezus traci życie z ręki swojego brata Kaina, czyli z mojej ręki, z twojej ręki, z ręki każdego z nas. I to, co przeżyła Ewa, gdy zobaczyła martwego syna Abla, przeżywa Maryja, gdy widzi swojego martwego syna Jezusa, i przeżywa Kościół, gdy widzi swoich martwych synów, swoje martwe dzieci, martwe przez grzech. Tak jak Ewa karmiła, tak Maryja karmiła i Kościół karmi. I tak jak Ewa cierpliwie czekała na to, że Bóg uratuje tą historię śmierci, morderstwa, jak Maryja czekała cierpliwie na zmartwychwstanie, tak i Kościół cierpliwie czeka na zmartwychwstanie każdego grzesznika, chociażby w konfesjonale. Tak, jest to związane z ogromną duchową więzią, bo tak jak między Ewą a jej dziećmi stworzyły się te więzy krwi, te bardzo mocne, tak samo jak między naszymi mamami a nami, tak samo jak te więzy krwi też bardzo mocno były obecne były w Maryi i w Jezusie, tak przez chrzest stajemy się dziećmi Kościoła i te więzy są szalenie mocne, nierozerwalne. To tak naprawdę, nawet jeśli my wyrzekniemy się wiary, to pieczęć tego chrztu, to znamie przynależności, to synostwo względem matki, jaką jest Kościół, już zostaje na zawsze. Więc myślę, że też każdy z nas, każda osoba, która w jakiś sposób ma nie po drodze z matką jako Kościołem, ma przestrzeń, w której może się pojednać, może wrócić, bo matka zawsze czeka na syna czy córkę. I odnowić te więzy krwi, które znajdziemy najpełniej w Eucharystii. I tak od Ewy dotarliśmy do Nowego Testamentu, do jego najpiękniejszego fragmentu, do Eucharystii. Zapraszamy na kolejne odcinki.